Cześć. Dziś będzie szybko, ponieważ mało koni biegało. Biegaliśmy we Wrocławiu tylko z Triełką i Wedding Ring. No, z Triełce tak się wyścig nie ułożył. Delikatnie rzecz ujmując, pokonała jednego rywala, no, ale zajęła płatne miejsce, także nie jest to wcale łatwa klacz do jazdy. I Wedding Ring za to zrobiła dobre wrażenie, bo dużo, dużo większą wagą niż jej rywalki, zajęła trzecie miejsce. Jej główne rywalki niosły o 6 kilo mniej. A i tak się zastanawialiśmy trochę po wyścigu, że bez błysku tak biegała, że się ciągnęła, że tak jakby jej była zmęczona no ale jednak te 62 kilo na grząskim to, że zrobiło swoje. Ale ogólnie jestem zadowolony, bo widać, że klacz sobie jakby poradziła i myślę, że dalej ten dla niej optymalny dystans to jest od 1600 do 2000. Raczej w kierunku 1802. No i zobaczymy, będziemy gdzieś tam biegali, teraz odpocznie sobie, następny start chyba gdzieś za granicą, znowu pojedziemy do Niemiec. A Striełka wróci tutaj na tor Żywiecki i będzie walczyć w kolejnym jakimś takim handicapem, w handicapie, który dla niej na pewno znajdziemy. No dobra, miało być krótko, znowu gadam długo. Za to w ten weekend biega bardzo dużo koni. No i tak sobotę zaczynamy od pierwszej gonitwy już, od Pileckiego w handicapie. Pojedzie pod 60 kilo. I tak też Aśkę namawiałem już 2 lata, żeby Szczepan pojechał, żeby jakby go przewentylować, żeby go trochę rozbujać, bo on ewidentnie z siebie nie chce dawać wszystkiego w wyścigu. Szczepan na pewno go trochę przymusi i to może być taki ciekawy koń na wybuch, bo dla graczy przede wszystkim, bo tego Pileckiego stać na dobry wynik. On notował w przeszłości dobre rezultaty, ale pod warunkiem, że mu się chciało biegać. Może tak być, że jakby postawi się okoniem Szczepanowi i będzie jakby go. Ja nie pamiętam, kiedy na nim ostatni raz jeździł i jechał facet jakiś oprócz Aśki. Także Pilecki będzie zdziwiony, a my możemy być zdziwieni wynikiem. No, albo w lewo, albo w prawo. No, następny wyścig to w ogóle to jest sobota, znowu skumulowane gonitwy, taka duża sobota. Nie będę już komentował, czy to dobry pomysł, czy niedobry. Akceptujemy to, robimy swoje. Znając życie, to będę znowu po nocy wracał do domu. Ale tak sobie wybrałem i tak mam. I muszę się z tego cieszyć, już nie narzekam. Biega naszych 9 koni w ogóle w sobotę. No, Pileckiego już obgadaliśmy. Teraz Blisbor, który lubi lekki tor, nie lubi grząskiego. Zaczyna trochę padać, jak będzie burza przed samym startem. Blisbor się moim zdaniem nie policzy. A jak będzie sucho, w miarę tak nośnie, czy tam taki średni tor, to powinien dobrze biegać, jest w dobrej formie, jest rozbiegany, widać, że mu się to podoba i no, jest na takiej fali znoszącej i jakby oczekuje od niego dobrego występu. I następnym koniem w nagrodzie Haracza jest Gloria F. Jest trochę zapisana awansem, jest w drugiej grupie, wygrała grupę niżej. Jakby lubi krótki dystans, już nie ma takich wyścigów na krótko. No i jest okazja, żeby ją przed przerwą derbową zrobić taki test z dobrymi końmi.
będzie zmiana jazdy za Artura Kloczyńskiego, pojedzie Sabat Beko pod 55 kilo i też było widać, że ostatnio super biegała nasza Gloria, tylko nie wiadomo, moim zdaniem da sobie radę na te 1400. W pierwszym starcie stanęła, bo tam trochę ostro poszła, ale już w drugim starcie naprawdę zrobiła dobre wyniki i myślę, że stać ją na jakąś niespodziankę kalibru małego, średniego albo dużego. Nagroda Soliny pobiegnie nasza Kanakor. No pod 56, pan się pewnie nie wyważy, pojedzie pod 7-8. Ale jakby dystans dla niej jest sprzyjający, to 2200 i ojciec biegał na 2 km 2100 i jakby mi ciężko jest ją ocenić, bo czy to jest Millerka z wyglądu i z takiego stylu biegania wygląda, że dobrze się czuje na tych krótszych dystansach, ale z rodowód mówi, że powinna progresować w wydłużeniu dystansu i jakby tego nie wiemy, ale już będziemy po sobocie trochę mądrzejsi. No ja liczę też na jakiś taki dobry występ i jakby korzystna waga do tych najgorszych przeciwników i spróbujemy jakby trochę innej taktyki tutaj wypróbować w stosunku do niej. Myślę, że ta Kanakor ma tu szansę na włączenie się do jakiejś rywalizacji. My ją tam wysoko oceniamy w stajni. To taka ambitna kobyłka i się stara. I to właśnie, że jest nie za duża, drobna, to nie świadczy, że nie powinna sobie tutaj radzić na tym dłuższym dystansie. No i kolejny wyścig to jest 1400 metrów. Trzecia grupa dla 3-letnich koni. Pobiegną dwa nasze konie, obydwa biegną pod nadwagami, bo grupę niżej biegną. Limelight, który na wiosnę ładnie wygrał w słabszej stawce. I Serpentation, który no jakby rozczarował nas w tym roku. W zeszłym roku ładnie biegał. No zmieniamy mu radykalnie, został skreślony z listy derbowej. To chyba nie jest koń w dystans. Matkę ma po Acclamation, ten jego ojciec biegał też mile, najlepiej, także no zobaczymy, jak on się spisze tutaj na tym krótszym dystansie. Dwulatkiem wygrał na 1000 metrów i mu się to podobało. Może się okazać, że gdzieś tam myślimy o długich wyścigach, a się okaże, że to koń, który będzie się super czuł w dystansie, na sprincie. No i następny wyścig to Nagroda Widzowa. No i Guitar Man pobiegnie, już pobiegnie trzeci wyścig w tym sezonie. Dołożyliśmy mu trochę roboty, zmieniliśmy mu trochę rytm treningowy. I powiem, co mnie denerwuje, jakby po raz kolejny, jakby sami wiecie i znacie mnie, że ja nie ukrywam informacji ze stajni, zawsze mówimy, co się dzieje z końmi, dlaczego nie biegają, jak mają kontuzję, jak się przytrafi coś złego, to mówimy i nigdy jakiś tam nie zatajamy informacji. I mnie denerwuje po raz kolejny sformułowanie pana Zielińskiego, co to znaczy niby flegmona. Czy pan wymyślił jakąś nową chorobę? Że ten koń miał niby flegmonę w zeszłym roku. No właśnie, miał flegmonę i nie chcieliśmy nim biegać, bo byśmy nie zdążyli go zrobić na jesień, nie było sensu jakby go na siłę i niech mi pan wierzy, że to nie jest niby flegmona, bo pan wprowadza zamieszanie swoim jakby charakterem, który wyszukuje sensacji w każdym ziarnku piasku, także niby flegmona to nie jest żadna choroba, nie znam takiej choroby.
i proszę tego zwrotu nie używać. Teresa Moore pobiegnie do pomocy. No miejmy nadzieję, że teraz ruszy, bo tamten ostatni wyścig się jej nie udał. Jak ruszy i zrobimy jakby taki normalny wyścig i Gitarman jak popada, to na pewno będzie mu łatwiej biegać i powinien moim zdaniem z każdym startem progresować. Już tłumaczyłem przed ostatnim wyścigiem, że to jest koń, który właśnie ma przerwy w stajni, w pracy, nie trenuje regularnie jakby non-stop. W Irlandii miał przerwy, przyjechał do nas, budował się od zera. Później do jesieni miał przerwę od derby. Całą zimę pracował solidnie. Może się okazać, że za mało solidnie i że to jest taki koń, który potrzebuje wejść w sezon trochę dłużej i się rozbiegać. Cały czas uważamy go za dobrego konia i powinien jakby cały czas iść do przodu. Na pewno wydłużenie dystansu i miękki tor będą dla niego okolicznością sprzyjającą. No i na zakończenie dnia w nagrodzie Iwna pobiegnie na Styri, tam jeden z dwóch koni, które zostały w zapisie do derby. No i zobaczymy, bo ten Tiri Time tak mocno sprogresował w drugim starcie. Widać, że on cały czas idzie do przodu i jakby to silny, mocny koń. I sam jestem ciekawy na tle czołówki, jak on się tu pokaże. Może się okazać, że ta czołówka to nie jest nagroda Iwna, tylko czołówką jest nagroda Jednaszewskiego, gdzie biegało kilka dobrych koni. I jakby dopiero derby pokażą, jaka jest prawdziwa hierarchia. Przy mocnym wyścigu, przy bezwzględnych warunkach na pewno derby nam pokażą, który koń jest najlepszy. I to już jest koniec soboty. I w niedzielę już mamy trochę luźniej, mamy tylko 4 konie. I w gonitwie drugiej nie biega żaden nasz koń. Jest to nagroda Kurozwęg. No i właśnie ja i tak napiszę pismo, takie z oficjalnym zapytaniem, tylko tu wam się podzielę moimi przemyśleniami. Z uporem maniaka ktoś promuje ten nagrodę Kurozwęg kategorii B jako handicap. Jest to zdegradowanie jakby prestiżowej nagrody kategorii B. Tam nie biega żaden koń z B kategorii, z A kategorii. Jakby był to wyścig normalny, otwarty, nie handicap. B kategorii na pewno by było większe pole, nie biegałoby 5 koni, tylko by biegało 8-10 koni i by biegały konie z A kategorii, z B kategorii, grupę niżej, mogłyby biegać z pierwszej grupy, grupę wyżej, pod ulgą wagi na długim dystansie. Jest to zabranie wyścigu tym handicapem, zabranie wyścigu najlepszym koniom i zdegradowanie tego wyścigu do rangi praktycznie pierwszej, drugiej grupy. Powiem wam, że na 5 koni, które biegają w nagrodzie Kurozwęg, 3 są sklasyfikowane w pierwszej grupie, 1 w drugiej i 1 w trzeciej. Komu ma służyć taka nagroda B kategorii, gdzie się ścigają podrzędne konie grupowe, a żaden koń nie kwalifikuje się tam z B czy za kategorii. Albo są źle dobrane wagi tych handicapów, żeby ten wyścig był prestiżowy. Niech on będzie handicapem, ale żeby się łapały konie z B i za kategorii. Albo niech to będzie otwarty wyścig, bo inaczej ten wyścig jest dla mnie poniżający godności tej nagrody Kurozwęg. Jest to jakby żenujący zapis do tak poważnej nagrody tak słabych koni. I nie wiem, kto to promuje, jakie lobby to promuje, czy lobby trenerów i ludźmi, którzy za nimi stoją. O co tu w tym wszystkim chodzi? Jeszcze przy okazji też napiszę zapytanie. Chciałem wspomnieć o nagrodzie Ofira, która będzie za 2 czy 3 tygodnie.
która całe życie była na 2400, a w tej chwili został dystans skrócony i to jest kategoria A, wyścig skrócony na 2 km. I teraz zadaję pytanie, dla kogo jest to zrobione? Bo na pewno nie dla koni polskiej hodowli, które są hodowane na derby, które mają 3 km, na Janowa, gdzie jest 2600. I nagle ten wyścig z 2400 robi się na 2 km. I przerażające jest to. Ja wiem, o co chodzi. Tylko zadaję pytanie, czy wy wiecie, czy wszyscy kojarzą, o co tu chodzi. Lobby właścicielskie, trenerskie, które trenuje konie francuskie, po prostu promuje skrócenie tego dystansu, żeby tam polskie konie nie miały szans. Ja biegam takim Dacrisem, tam będę musiał biegać i dla niego ten dystans jest za krótki, 2 km. Ale nie mogę biegać ani w nagrodzie Kurozwęg na 2600, ani nie mogę biegać na innym dłuższym dystansie, bo takich wyścigów nie ma. To jest handicap w nagrodzie Kurozwęg i skrócenie nagrody Ofira jest to jawne plucie w twarz polskim hodowcom. Polskim hodowcom, którzy są nastawieni na hodowanie koni dystansowych, twardych. Wchodzi lobby koni zagranicznych, francuskich, trenerzy mają dojścia, lobby ma dojścia i promujecie. Jeszcze mam jedno pytanie. Kto odpowiada za ten plan gonitw? Wy mnie znacie. Ja się nazywam Adam Wyżyk i się tu wszystkim wam przedstawiam. Ja biorę pełną odpowiedzialność za swoje słowa, za swoje czyny. Kto podpisał się pod tym planem? Kto go stworzył? Na czyje polecenie ten dystans nagrody Ofira z 2 km został skrócony na 2 km? Na czyje polecenie? Na czyjej rozkaz, z czyjej woli? Czy zostało to skonsultowane z Polskim Związkiem Hodowców Koni Arabskich, z trenerami? Nie. To wygląda jak wszystko w naszym kraju. Pokrętnie, za kulisami, załatwione, jak za czasów komuny. Ja ci załatwię, ty mi załatwisz. To, co zrobiliście z tymi dwoma gonitwami, po prostu woła o pomstę do nieba. I będę pisał w tej sprawie zapytanie i do prezesa Totalizatora, i do prezesa Jockey Clubu. Kto za tym stoi, dlaczego jest to tak zrobione i kto za to odpowiada, bo mi się to wcale nie podoba. No dobra, rozkręciłem się trochę, ale to jeszcze nie koniec. To dopiero się zaczyna. Uwaga! I teraz Sigismundus Rex pobiegnie trzecią grupę na 2 km. Szczepana wsadziliśmy do siodła, do tego konia. Jak komisja odwoławcza. Jak komisja odwoławcza zauważyła w swoim uzasadnieniu jakby odrzucenia naszego odwołania na protest, który nie uwzględnił przesunięcia końmi, zauważyła komisja, że koń potrzebuje jakby notorycznej, ciągłej jazdy w posyle i ciągłej takiej presji jockeya. Zauważyła, że to koń potrzebuje. A w pewnym momencie stwierdziła, że jak zajechał koń drogę naszemu Sigismundusowi, to że przestała go jechać Joanna i wstrzymała go. Czyli skoro koń
potrzebuje takiej jazdy, a tu dżokej trzymała tego konia, bo się bała, że wjedzie na nogi, to jesteście niekonsekwentni. Ten wasze uzasadnienie, które będzie tam można sobie obejrzeć w naszym filmiku, w ogóle się nie trzyma kupy. Jeszcze mam pytanie do komisji odwoławczej. Dlaczego kłamiecie w swoim uzasadnieniu? W waszym uzasadnieniu można przeczytać, że koń, który zajechał Sygismundusowi, był długość przed nim. To jest kłamstwo. W jakim celu spreparowaliście takie kłamstwo, gdzie jak widać na nagraniu wyścigowym, na filmie z wyścigu, że on po prostu wpada pod nogi, bolot wpada Aśce pod nogi i ona musi wstrzymać, bo by się przewróciła na nim. Gdzie jest tam długość, bezpieczna długość? Chyba w tym momencie, jak Aśka wstrzymuje konia i on odjeżdża, to wtedy się robi długość. Dlaczego spreparowaliście, komisja odwoławcza spreparowała takie kłamstwo, że tam była długość, żeby uzasadnić, że słusznie postąpiła komisja techniczna? Ja się z tym nie zgadzam. Nie zgadzam się i największy żal mam do pana Kasprzyka, z Polskiego Jockey Clubu, że pan, panie Kasprzyk, odpowiada za szkolenie tych sędziów. Panie Jakubie, pan odpowiada za szkolenie tych sędziów. Jeżeli pan tak szkoli, jak tutaj, w tym orzeczeniu, to mnie nie dziwię, że ci sędziowie reprezentują taki poziom. I się zastanawiam, kto ma szkolić tych sędziów. Kto ma ich uczyć rzetelności i prawidłowego rozpatrywania protestów i jakichś tam nadużyć czy nieprawidłowości w gonitwach. Kto ma ich nauczyć, jak pan tutaj konstruuje kłamstwo na swoje potrzeby? To jest... Ja jestem załamany tym. Załamany jestem całą sytuacją. Wygląda to dalej na jakieś kolesiostwo, układziki. Wygląda to tak, że kto złoży protest, to temu się rozpatruje według nazwiska trenera, a nie według zaistniałej sytuacji.
to wszystko. Jest mi przykro, ten kraj schodzi na psy cały, a wyścigi nasze schodzą coraz bardziej na psy. I udostępniamy i nagranie z wyścigu i orzeczenie i sami możecie ocenić, czy była ta długość odstępu, czy koń wjechał prosto pod nogi naszego konia i żeby Aśka nie wstrzymała tego konia, mógłby nastąpić poważny wypadek. I dlaczego skonstruowaliście to kłamstwo? Pytanie do pana Jakuba z Jockey Clubu. Wracam z powrotem do Sigismundusa. 2 kilometry może mu się podobać i zobaczycie teraz, jeżeli nikt mu pod nogi nie wpadnie, Sigismundus rozwali to towarzystwo, i bo to koń, który ma jakiś potencjał, tylko było widać w pierwszym wyścigu, że dopiero końcem się rozpędzał. I tutaj stwierdzenie, że nie poprawiał końcem, który koń się potrafi praktycznie po zbiciu go schodu potrafi się pozbierać i oddać powtórny finisz. Pokażcie mi takiego konia. W żadnym wyścigu to nie jest możliwe. I jakby kolejny argument, że nie oddawał, bo prawie Aśka go zatrzymała i później nie oddawał, nie zbliżał się po takim incydencie, gdzie jest wytrącony z rytmu. Ja jestem załamany profesjonalizmem komisji odwoławczej, a technicznej również, i proszę mnie dalej piętnować, odrzucać moje protesty, brać konie na doping. Jestem przygotowany na wszystko. Takie działanie napędza mnie jeszcze do większej pracy i do jakby dawania siebie 100%, żeby pokazać wam wszystkim, że pomimo tego wszystkiego dajemy sobie radę. Dobra, to już skończyłem z Sigismundusa. Już definitywnie. Teraz Alice Glorie i The Kid Bobby B. I obydwa konie biegają też grupę niżej. No właśnie, mam dużo tych koni starych i muszę nimi biegać po 2 i grupę niżej, bo nie mam gdzie biegać. I The Kid Bobby B. Mi się wydaje, że to 1400, to tak sądzę z jego tych wyników, wygrał na 1600, że biegał dobrze na 1000, że to 1400, 300 czy tam 1600 to będą dla niego odpowiednie wyścigi. No i dla Alice Glorie również. Alice pokazała się z dobrej strony. Miałem ją nie biegać tak często, ale dobrze się czuję i postanowiliśmy ją tu zapisać, żeby biegała tych wyścigów. Później nie ma aż tak dużo przed przerwą i tak jak mówiłem, mam dużo starych koni i muszę jakby je rozdzielać tak, żeby móc w ogóle gdziekolwiek biegać. No i na koniec Betfan pobiegnie na 1800 i jak ktoś nie pamięta, to on wygrał na te 1800 w zeszłym roku. I ten dystans pewnie mu się będzie podobał, 1800, 2 km ostatnio dobrze biegał. Oj, tylko duża waga może go tam przycisnąć, ale on tak fajnie stwardniał nam i myślę, że będzie dobrze biegał. I to wszystko. Życzyłbym sobie, żeby więcej luzu życzę wam wszystkim. Ja też mam już do tego luz, bo kiedyś bym się bardzo denerwował, odwoływał się do jakiegoś sądu i tak dalej. A teraz po prostu wolę zwrócić uwagę, że mi się to nie podoba. I chyba skumulowana jest septyma. To życzę wam dużych wygranych. Uważajcie, tak jeszcze podsumuję, przede wszystkim uważajcie na Pileckiego. To taki koń, który może zrobić odpał. I myślę, że Kanakort trzeba też pilnować. A resztę to zobaczymy, jak się ułoży. Mamy konie podchodzące. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Życzę milionowych wygranych. Hejka. Do widzenia.